Warszawa 2011. Z tego materiału mogliśmy bardzo Polska wiele traci usłyszeć, niepodległość. że w 2011 roku były bardzo duże różnice pomiędzy mediami a tym, co faktycznie działo się na marszu. Postaram się teraz oczywiście jeszcze spojrzeć na pocztę zgodnie z tym, co zapowiadałem. Bardzo fajnie byłoby, gdybyście przysyłali pytania i właśnie na te pytania będę starał się teraz odpowiedzieć i przy okazji zaprosić do rozmowy osobę, która tworzyła ten materiał. Właśnie. Materiał tworzyła pani Agnieszka Piwar, autorka filmu Niepodlegli, przewodnicząca warszawskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Będę starał się za momencik zadzwonić do pani Agnieszki, żebyśmy zadali jej kilka pytań, istotnych pytań oczywiście. Momencik, zaraz postaramy się zadzwonić. Halo? Witam serdecznie pani Agnieszko, Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Witam. Właśnie przedstawiłem materiał, słynny dokument, który pani stworzyła, czyli Niepodlegli. A to bardzo się cieszę, że został pokazany. Właśnie, mam kilka pytań, postaram się teraz zadać. Czy mogę już teraz? Proszę powtórzyć, bo mi coś przerwało. Niestety się zacięło. Aha, czyli tak jak rozmawialiśmy, problemy z telefonem cały czas, zrozumiałe. Czy mogę teraz zadać kilka pytań? Tak, oczywiście, tak. No właśnie, czy film Niepodlegli to efekt, właśnie, kiedy pani wpadła na ten pomysł, żeby stworzyć ten film? Tuż po marszu? Znaczy wszystko się zaczęło od tego, że zadzwonił do mnie Jurek Wasiukiewicz, prosząc, abym właśnie jako dziennikarka poszła i nagrała parę setek. Takie po prostu luźne wypowiedzi na marszu uczestników. Tam do dyspozycji mi dał kolegę swojego, Macieja Wasilewskiego, który jest współautorem filmu, z kamerą, więc poszliśmy, nagraliśmy parę setek, nagraliśmy właśnie ujęcia marszu. No i jak przyszłam do domu i zobaczyłam, co pokazały media, no to stwierdziliśmy, że coś dalej będziemy robić, więc po prostu jakby sprowokowały do zrobienia mnie tego filmu, sprowokowały media, to jak zakłamały właściwy przebieg Marszu Niepodległości. No właśnie, tutaj też o tym mówiłem w kilku audycjach, jakie duże było przekłamanie i tutaj ten efekt, który widzimy w tym reportażu. I warto też powiedzieć, że przy samym scenariuszu filmu i montażu pracowały raptem dwie osoby, pani i pan Maciej Wasilewski, tak? Tak, dwie osoby, z tym, że ujęcia, nagrania są od innych osób też. To muszę tutaj powiedzieć, że i właśnie z Mateusz Dzieduszycki z telewizji Razem TV nam udostępnił swoje nagrania, no i także to są nagrania osób, które były świadkami marszu, coś nagrywały, czy to nawet telefonami komórkowymi i wrzucały do internetu. I jakby tutaj to jest taka praca świadków marszu, uczestników, zbiorowa, ale sam montaż i jakby już sama koncepcja to już dwie osoby. Właśnie, czy namawia pani w tym roku też do tego, żeby osoby zupełnie, no jak to się powiada, cywile nagrywali właśnie telefonami i najróżniejszymi kamerami? Tak, bo to będzie jedyne najprawdopodobniej później takie źródło udokumentowane prawdy, bo telewizje, jestem pewna, że w tym roku również nie będą chciały pokazać prawdziwego przebiegu Marszu Niepodległości, więc zdecydowanie zachęcam każdego. Telefony właściwie już teraz prawie każde chyba mają funkcję nagrywania i z takiego nagrania, właściwie z telefonu, najprawdopodobniej to był telefon komórkowy, to nagranie spalonego wozu TVN-u, jak to wyglądało, tam taki świadek opowiadał, on komentował na bieżąco, to właściwie jest bardzo cenny materiał, nikt tego inny nie nagrał i dzięki temu można było naprawdę zobaczyć, jak wyglądało po prostu, wyglądała cała akcja z tą prowokacją przy spaleniu wozu TVN-u, więc właściwie każdy dzięki nagraniu przez telefon komórkowy
może bardzo ten dokument nieść, więc zdecydowanie zachęcam do tego. Jak przyjmowany i oceniany jest ten film? No raczej nikt bezpośrednio mi nie skrytykował filmu, raczej bardzo, bardzo dobre oceny, a najbardziej się cieszę z takich pozytywnych ocen osób o bardzo lewicowych poglądach. Też mam takiego znajomego, który jest reżyserem, wiele filmów nakręcił on filmy oczywiście lewicowe, bo jest zadeklarowany lewak, że tak powiem. No, Fryderyku Nietzsche na przykład film, więc no, już wiemy, jakie ma poglądy. No i powiedział, jak zobaczył mu film, oczywiście on się nie zgadza z tym wszystkim i tak dalej, ale powiedział, że jeśli chodzi o propagandę, to naprawdę bardzo dobrą zrobiłam, więc ucieszyło mnie, że osoba, która zna się na robieniu filmów, powiedziała, że po prostu to jest dobrze zrobione, więc się cieszyłam naprawdę, że taka opinia i tak samo inne osoby o poglądach lewicowych oglądały ten film. No oczywiście się nie zgadzały i tak dalej, ale też mówiły, że no mocne kino, że się dobrze ogląda, więc cieszę się, że lewacy też oglądają ten film. No powiem szczerze, że no, wrażenie jest niesamowite. Przede wszystkim ten zawarty spokój i to, co ludzie odczuwali, tak? To, o czym mówili, to można zobaczyć, usłyszeć i cała ta relacja. Właśnie emocje, które są tak stonowane, spokojnie, przekaz, że najważniejsze są wartości. Co panią najbardziej uderzyło w zeszłym roku, jeżeli chodzi o zeszłoroczny marsz? Czy było coś, co wywarło na pani szczególne wrażenie? Tak, to dwie rzeczy. Po pierwsze zgoda prezydent Warszawy na to, żeby były właśnie ta zbiórka tych osób lewicowych, żeby ona była w tym samym miejscu. Ta zgoda już świadczy naprawdę, że to było zrobione specjalnie. I było to już na wstępie naprawdę bardzo złe posunięcie. I to chyba bardziej mnie nawet denerwowało niż media, bo na drugim miejscu oczywiście przekaz medialny. Jest mi po prostu wstyd za moich kolegów po fachu, bo tak naprawdę no, ten sam zawód wykonujemy. I jak ja to zobaczyłam, to naprawdę po prostu wstydzę się za ludzi, którzy wykonują ten zawód. Bo naprawdę bardzo mało osób. Później jakoś oczywiście w internecie broniono, niektórzy dziennikarze, publicyści bronili w internecie, ale w telewizji to, co pokazali, to jest po prostu nie do pomyślenia. Więc te dwie rzeczy. Zeszłoroczny marsz, ta relacja dziennikarzy, to było udowodnienie, że jesteśmy z powrotem w latach 80., czyli takie dosłownie przyzwolenie na to, żeby zakłamanie całkowite. Tutaj faktycznie w tym materiale możemy zobaczyć wypowiedź doktora, który twierdzi, że mówi do nich, do dziennikarzy, co prawda TVN-u, chociaż nie tylko TVN tutaj kłamał, ale akurat TVN oglądał. I tutaj to wyrażenie bardzo dosadne i szczere, tak? Dlaczego Marsz Niepodległości budzi taką niechęć, wręcz wrogość niektórych środowisk? Jak pani to odczuwa? Co pani to myśli? To znaczy tak, myślę, że ci ludzie, którzy przyszli protestować, tam stali na placu Konstytucji blokując, a oni nie rozumieją kompletnie tego, naprawdę, więc jakby ich nie chcę oceniać, oni są wykorzystywani doskonale. A przeszkadza to osobom, które świetnie się w Polsce urządziły, a nagle poczuły, że ktoś ich demaskuje, ktoś wie, że oni są z jakiegoś układu, poobstawiali się stanowiskami, a nagle ktoś przychodzi na ulicę i mówi nie. I oni się tego boją, że ktoś im wburzy ten cały porządek, który, znaczy porządek cudzysłów, to nie żaden porządek, ale to, co oni sobie poustawiali, że ktoś nagle chce im to zepsuć. To nie i stąd później cała właśnie nagonka medialna, cała propaganda, żeby później właśnie takich przeciętnych ludzi zmanipulować, bo oni oczywiście strasznie żerują na emocjach, tam nie ma w ogóle logicznych argumentów, to jest tylko i wyłącznie żerowanie na emocjach. I ściągają takich ludzi, którym różne rzeczy wmawiają, no i oni przyjdą, blokują i oni naprawdę wierzą, że oni coś dobrego robią, że oni naprawdę wierzą, że oni walczą z jakimś faszyzmem czy coś takiego, bo takim zostało to wmówione. Nie zadają sobie pytań, kto to jest ta druga strona, po prostu zostają to wmówione, więc przychodzą bezkrytycznie blokować i manifestować przeciwko temu, ale to tak naprawdę przeszkadza tym ludziom, którzy mają te stanowiska, a nie tym, którzy przychodzą na plac Konstytucji, znaczy blokować on. Tak według mnie.
No, według mnie też. W tej chwili wzmaga się atak na Kościół katolicki. W Sejmie pojawiła się partia, wiemy oczywiście, która, walczą otwarcie z Kościołem. Próbuje się również blokować dostępność mediów katolickich do multipleksów. Jakie w tej sytuacji działania podejmuje Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, do którego pani należy i której pani ma swoją funkcję, tak? Tak, jestem sekretarzem zarządu głównego oraz przewodniczącym oddziału warszawskiego. Więc nawet dwie funkcje. No, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, to przede wszystkim chcemy pokazać, że należy mówić nie. I to już było w ubiegłym roku, taką bardzo głośną akcję zaczęliśmy. Później już dużo środowisk zapomniało, że to od nas wyszła ta akcja, ale tak naprawdę akcję protestacyjną przeciwko zatrudnieniu satanisty w telewizji, który drze Biblię, który jawnie wyśmiewa Kościół katolicki, kpi z niego na każdym kroku i za publiczne pieniądze, za nasze podatki został zatrudniony. No i myśmy powiedzieli nie. I jakby od tego czasu, kiedy powiedzieliśmy nie, za nami zaczęli mówić hierarchowie nie. I dostaliśmy mnóstwo listów, ogromna lista poparcia, kilkadziesiąt tysięcy osób się podpisało, bardzo dużo maili, bardzo dużo telefonów i przede wszystkim trzeba, i to jakby to pokazało, że jak ktoś pokaże, że należy powiedzieć nie i się odważy to powiedzieć, to inni za tym pójdą. Więc jakby tutaj takie kroki są ważne. Jak możemy, staramy się pisać oświadczenia, które oczywiście są blokowane, nie będę mówić nazw redakcji, ale głównie nawet przez katolickie redakcje, po owocach ich poznacie i czasami wychodzi, które są naprawdę katolickie, a które nie, ale staramy się pisać oświadczenia. No chociażby w obronie telewizji Trwam, pisaliśmy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To prawda, my nie jesteśmy wielką armią, ale takie rzeczy uruchamiają następnych i robimy po prostu kroki, po których coś może być uruchomione dalej. I staramy się w ten sposób działać. Świetnie. Tutaj właśnie o to chodzi. Starajmy się, każdy z nas, żeby starał się po prostu mówić nie w momencie, kiedy uważamy, że powinniśmy stanąć naprzeciwko i powiedzieć nie, stop. Nie tędy droga. Ale i przede wszystkim trzeba mieć odwagę, a także jakby często ludzie nie mówią nie, chociaż na przykład się z czymś nie zgadzają, ale nie mówią nie, bo się boją, że stracą pracę albo że będą mieć jakieś problemy. Dlatego ważne jest, mi się wydaje, że w ogóle w dziennikarstwie, żeby nie mieć nic do stracenia. Więc jak się, to wtedy się jest wolnym i wtedy można mówić swobodnie nie. Bo często ludzie chcieliby mówić nie, ale się boją czegoś, boją się stracić właśnie coś, bo już sobie za dużo, za daleko zaszli. Więc nie są do końca wolni, a my staramy się jednak właśnie pokazywać, że należy mówić nie, bo co, mówi się, powiemy nie, a jednak nic się nam takiego złego nie dzieje. Więc jakby dawać też przykład, żeby mieć odwagę powiedzieć naprawdę nie wtedy, kiedy jest to konieczne. Czyli jest pani wolna, niezależna, jeżeli chodzi o kwestie zawodu dziennikarskiego? Na razie tak. Mogę sobie pozwolić na to, bo naprawdę nie mam nic do stracenia. Więc mogę sobie nakręcić taki film niepodlegli. Żadne kary mnie za to nie spotkały, więc to jest wolność. Myślę, że wielu dziennikarzy nie mogłoby sobie pozwolić na to, żeby taki film zrobić i puścić pod swoim nazwiskiem. Bo tak naprawdę ja w tym filmie przede wszystkim no, uderzyłam w swoje środowisko, bo ja swoich kolegów po fachu obnażyłam, pokazałam, jak kłamią. Więc to jakby, no ale żadne konsekwencje mnie nie spotkały za to, więc znaczy, że jednak nie zależy od nikogo. No tutaj, jeżeli chodzi o kwestię ujawnienia prawdy, oblicza tego wszystkiego, jak to wyglądało, to jest bardzo ważne. No, jestem wdzięczny pani, że pani, za to, co pani zrobiła. Powiem szczerze, materiał jest 100%, jeżeli chodzi o kwestię tego, co chciałbym przekazać. Super. Czy będzie pani chciała zrobić podobny film o tegorocznym Marszu Niepodległości? Tak, zobaczymy jeszcze. Niczego nie planuję, żadnego scenariusza nie piszę. Zresztą ten film również nie miał żadnego scenariusza. Scenariusz pokaże życie. No na pewno coś. Tak, już nawet mam w głowie różnych rozmówców, bo oczywiście tutaj pikanterii temu filmu dodają rozmówcy, którzy mówią bardzo odważne treści. I już mam kolejną listę w głowie osób, które
mogą mi na temat sytuacji w Polsce poopowiadać i właśnie coś w tym rodzaju, coś w tym duchu, co film Niepodlegli także bym chciała w tym roku zrobić. Zobaczymy, co przyniesie Marsz Niepodległości, jakie będą wydarzenia. Bo może będzie tak gładko wszystko pójdzie, że nie będzie trzeba żadnego filmu robić mocnego, bo może media będą pokazywały prawdę wyjątkowo, więc zobaczymy. No tutaj optymizm niesamowity, ale no miejmy nadzieję, że tak będzie. Proszę Państwa, rozmawiamy z panią Agnieszką Piwar, oczywiście osobą, która zrobiła ten materiał, ten film, ten dokument o Marszu Niepodległości, o tej całej atmosferze. Oczywiście wypowiedzi osób, które po pierwsze uczestniczyły, po drugie chciały powiedzieć, jak to było. Obnażenie w tym filmie Niepodlegli dziennikarstwa tego głównoźródlanego, jak to powiadają co niektórzy. No, w tym materiale w 100% zgadzam się i jest to bardzo ważne. Pani Agnieszko, wiem, że właśnie skończyła pani pracę, dopiero co pani weszła do domu. Nie chciałbym właśnie przerywać pani odpoczynku. Dziękuję bardzo za przeprowadzony wywiad, dziękuję za odpowiedzi. Dziękuję również za rozmowę. I życzę przede wszystkim zdrowia i tak zwanej wolności w zawodzie i wolności wewnętrznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc. I także to było. Niepodlegli, materiał, który stworzony został przez panią Agnieszkę. I tutaj bardzo ważna informacja. Pan Maciej Wasilewski, druga osoba, która pomagała przy tworzeniu. Dwie osoby, które zrobiły ten materiał, dzięki którym możemy spojrzeć na to z prawidłowej strony, ze strony osób, które uczestniczyły w Marszu Niepodległości 2011. Tak to jest. Jeżeli jesteśmy gdzieś, uczestniczymy w czymś, starajmy się nagrywać. Właśnie gdyby nie nagrania osób zupełnie anonimowych, osób, które starały się po prostu nagrać to, co dzieje się w danym momencie, to wiele tych materiałów nie powstałoby. Namawiam do tego, żeby w tym roku, jeżeli będziecie na marszu, chciałbym, żeby każdy z was był, nagrywajcie. Tutaj są możliwości już tak zaawansowanej technologii, że każdy ma w telefonie kamerę, gdzie będzie można to wszystko później wykorzystać, gdzie w tym telefonie ten materiał, który zostanie zawarty, będzie można wykorzystać właśnie w takim filmie, a ku historii też, ku przyszłości. I to jest bardzo istotne i chciałbym, żebyście to uczynili. Powiem z doświadczenia, że ja dziennie nagrywam 1-2 materiały. Czasami jest to zwykły przejazd autobusem MZK, gdzie okazuje się nagle, że w nowym autobusie odlatują drzwi i o mało co ktoś nie wypada. No jest to materiał, który co prawda błahostka niby, ale potem okazuje się, że jest to bardzo potrzebny materiał, żeby przedstawić osobom, rajcom tego miasta, że niestety podwyżka biletów MZK to jest nietrafiony pomysł. Takie materiały nagrywane telefonami komórkowymi, wszelakimi, robienie zdjęć też, to jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza podczas Marszu Niepodległości 2012. Ze względu na to, że w przyszłości, będąc już osobą troszeczkę starszą, będziemy mogli przedstawiać, jak to było. Nie wiadomo, czy przekłamanie w mediach w tym roku będzie też tak bardzo rażące, ale czy będzie, czy nie będzie, nasz materiał zawsze pozostanie w archiwach. Później może zostać wykorzystany, czy na tym kanale, tutaj, teraz, czy właśnie przez panią Agnieszkę. I chciałbym, żeby kolejny materiał pani Agnieszki Piwar powstał. Zobaczę, jakie klimaty będą przekazane w tym roku, 2012. Jestem bardzo ciekaw. Interesowałem się właśnie tym wszystkim przez ostatni miesiąc czasu, kiedy przygotowywałem ten kanał i starałem się poszukać materiału, który by właśnie najbardziej tak dokładnie spojrzał
z takim spokojem na tą rzeczywistość, która była w 2011 roku. I ten materiał, podejrzewam, że chyba najcelniej przekazuje tą atmosferę, ten cały klimat, ten spokój, który istniał w osobach, które uczestniczyły. I jednocześnie ukazanie zakłamania mediów, gdzie faktycznie kuriozalnie to wyglądało 12. Relacje osób, które przekazywały, jeżeli chodzi o TVN i TV Info, a w relacjach osób, które tam uczestniczyły. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Starajmy się zabezpieczyć marsz, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czyli uczestniczmy w tym marszu, zgłaszajmy się do wolontariatu, do straży marszu, ale jeżeli tego nie uczynimy, postarajmy się dokumentować. Dokumentowanie własnego życia to jest naprawdę bardzo fajna, a czasami bardzo też potrzebna rzecz, którą wykonujemy, tak? Powiem szczerze, parę materiałów uratowało mi, za przeproszeniem, tyłek i wiem o tym, że gdybym nie nagrał telefonem komórkowym, to miałbym dzisiaj bardzo duże problemy. A dzięki temu, że nagrałem, to jest jak jest i mogę z Państwem rozmawiać. Optymistycznie kończymy audycję? Tak. Starajmy się po prostu robić swoje. Polecam. Jest materiał oczywiście. Możemy zobaczyć ten materiał w lepszej jakości niż dzisiaj jest, starałem się przekazać. Oczywiście film nazywa się Niepodlegli. Każdy może obejrzeć, stwierdzić, czy to, co zobaczył w telewizji, a to, co było faktycznie w marszu, to jest ogromna różnica, czy tylko mnie się tak wydaje. Tutaj nie ma za wiele co tłumaczyć, ale bardzo mnie cieszy, że mogłem przeprowadzić właśnie wywiad z panią Agnieszką, która przekazała nam, dlaczego to uczyniła i jakie są ogromne różnice i ograniczenia, jeżeli chodzi o kwestie dziennikarstwa, wolność, jeżeli chodzi o kwestie dziennikarstwa. Zobaczymy, co będzie podczas marszu 2012. Ja zapraszam wszystkich do tego, żeby reklamować Marsz Niepodległości. Oczywiście możemy wejść na stronę niepodlegli.net i tam o wszystkim poczytać, dowiedzieć się, wesprzeć finansowo też. Oczywiście, jeżeli mamy jakiekolwiek pomysły, jeżeli chcemy uczestniczyć przy pomocy w marszu, to nie ma problemu, o wszystkim się dowiedzieć. Z mojej strony to by było tyle. Jeżeli będzie to możliwe, to jutro następna audycja o godzinie 21.00. Tymczasem to by było na tyle. Dziś 22.02. Za chwileczkę właśnie ten materiał wrzucimy na autopilota i będziemy mogli oglądać każdy, kiedy chce i o której będzie chciał. Dziękuję bardzo i zapraszam do archiwizowania swojej przyszłości, teraźniejszości. Dobranoc.